Zamiast plenerowej sceny i kolorowych straganów – ogrodzenie. Rozpoczął się remont cieszyńskiego rynku i w związku z tym Święto Trzech Braci musiało zmienić swoją lokalizację. W tym roku ta najbardziej wyczekiwana impreza kulturalna ma miejsce na terenie cieszyńskiego lodowiska. Zmiana lokalizacji nie wpłynęła jednak na część oficjalną. Korowód przemaszerował ulicą Głęboką, zaś na Moście Przyjaźni nie zabrakło tradycyjnego i symbolicznego spotkania mieszkańców oraz władz Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Cieszy nas to niezmiernie, że nasze wyjątkowe miasta, jakim zawsze jest Cieszyn i czeski Cieszyn, w końcu doczekaliśmy się i możemy świętować. Życzymy tego obywatelom po obu stronach rzeki Olzy, żeby w pełnym oddechu wykorzystali te walory naszych miast, ale nie tylko w ciągu tych trzech dni, ale żebyśmy się cieszyli każdym dniem przez całe lato, jesień, zimę i żebyśmy faktycznie świętowali. I ten pogodny nastrój, jaki w końcu nasze miasta mogą odczuwać, żeby przetrwał i do dalszych dni. To w Cieszynie zawsze się cieszymy. Myślę, że dwa lata przerwy to było aż dość, aż za dużo. Natomiast no, tak się nam odwlekało to 30. święto i w końcu możemy się nim cieszyć. Ono będzie też trochę inne, bo Państwo wiecie, że rynek cieszyński niestety nie może Państwa gościć, ale myślę, że przy tej pogodzie, która nam teraz będzie przez parę dni towarzyszyć, to chyba te zacienione miejsca pod halą widowiskowo-sportową będą lepsze. Po przywitaniu na Moście Przyjaźni korowód przemaszerował na rynek w czeskim Cieszynie, gdzie miała miejsce uroczysta inauguracja Święta Trzech Braci. Nie zabrakło inscenizacji legendy o założeniu Cieszyna w nowej, zaskakującej odsłonie oraz symbolicznego przekazania klucza do miasta. Dużo pracy wymaga przygotowanie imprezy. Jak ona już się zaczyna, rozpocznie, to wszystkim kamień z serca spada i już wiemy, że się odbędzie i że będzie wszystko okej. A przynajmniej tak Państwo, mamy nadzieję, to zobaczą. I jest jedna zaleta tego terenu przy hali w porównaniu z rynkiem. Tam jest cień. Tam jest cień, a nie taka rozgrzana płyta jak płyta rynku. Choć oczywiście nasz rynek jest wspaniały i urokliwy i tęsknimy za nim mocno. Natomiast mamy to, co mamy i musimy po prostu korzystać. W piątek scena nad Olzą należała do artystów związanych z otwartym klubem i ośrodkiem kultury. Wspólnie zaśpiewali piosenki osieckiej. Wystąpiła również Antosia Kraszewska, utalentowana dziewczynka z Cieszyna, która była między innymi uczestniczką programu The Voice Kids. Antosia na scenie czuła się jak ryba w wodzie i doskonale rozgrzała publiczność przed występem Kleo. Antosiu, no ty byłaś dzisiaj supportem Kleo. Tak. No i jak się czułaś w tej roli? No bo wy się znacie. Ja się czułam bardzo dobrze. Było mi bardzo, bardzo fajnie mi się śpiewało na scenie. Publiczność jest cudowna. Kocham ich całym sercem. Ja się znam właśnie z Kleo z The Voice Kids, gdzie zasiadała jako juror. No, Kleo jest bardzo fajna, jest miła, sympatyczna, też dawała parę rad. Co śpiewałaś? Ja śpiewałam przeróżny repertuar, zazwyczaj covery, bo jeszcze nie mam niestety swoich piosenek, ale chciałabym wydać. No właśnie, a może już pracujesz nad jakąś swoją piosenką? Jeszcze na razie nie, ale myślę, że za niedługo zacznę pracować. Okej, lecimy w górę, wszyscy rozwój, ja zabieram was. Koncerty mają miejsce nie tylko nad Olzą w plenerze, ale również w hali widowiskowej. W sobotę gwiazdą wieczoru był zespół Afromental, który zastąpił Various Monks ze względu na chorobę wokalistki. I wiem, co masz w głowie. Święto Trzech Braci zakończy się dzisiaj koncertem zespołu Kult. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.